Jak co roku na sezon jesienno-zimowy Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy serdecznie zaprasza na wystawę kolekcjonerską. Temat bitewna zawierucha, czyli temat naszej wystawy, potraktowaliśmy dość różnorodnie i dość przekrojowo. Mamy więc i malarstwo ze zbiorów prywatnych, jest to malarstwo Juliusza i Wojciecha Kosaków, a także broń i uzbrojenie z kolekcji pana Krzysztofa Ledwonia. Postanowiliśmy również przedstawić to, co tej zawierusze zawsze występowało, czyli broń. Broń, która pochodzi z czasów XVII-XVIII wieku, z epoki już nie najstarszej, ale mającej swój taki dosyć ciekawy wydźwięk artystyczny, można powiedzieć. Możemy na przykład zobaczyć hełm przystrojony głową ptaka, czy też hełmy z rogami. No to już jest taki element bardziej fantazyjny, właśnie bardziej artystyczny, można powiedzieć, ale też mający za zadanie odstraszać potencjalnego wroga. Samych dzieł malarskich na wystawie jest ponad 20 obrazów. Głównie Juliusza Kosaka, Nestora rodu Kosaków, ale i także i Wojciecha, jego syna, który kontynuował twórczość malarską swojego ojca. Pamiętajmy, że to były czasy już po rozbiorach Polski, po żałobie narodowej związanej z powstaniem styczniowym. To wszystko znalazło swoje odzwierciedlenie w twórczości artystów tamtego czasu. Wykształciło się malarstwo patriotyczne, malarstwo narodowe. Juliusz i Wojciech byli jednymi z czołowych artystów właśnie tego nurtu. Oczywiście najbardziej znany to jest Jan Matejko. Natomiast rodzina Kosaków wpisała się jakby w ten nurt, dlatego w ich twórczości znajdujemy obrazy batalistyczne, obrazy historyczne, co próbowaliśmy u nas na wystawie właśnie pokazać.